Cześć! Dzisiaj proponuję Wam rybę panierowaną w wiórkach kokosowych z sosem zrobionym z mango i chili. Ja wzięłam rybkę, która się nazywa gładzica, po angielsku plaice, ale w ogóle się tym nie przejmujcie. Weźcie jaka ryba Wam się podoba. Może być mintaj, może być morszczyk, może być flądra. To jest raczej obojętne, ale polecam, bo jest pyszna. Do przygotowania ryby potrzebujemy oczywiście filet rybny, mąkę, wiórki kokosowe, bułkę tartą, jajko, olej, sól i pieprz. Do przygotowania sosu potrzebujemy jasny sos sojowy, białe wino, mango, brązowy cukier, świeże chili, ząbek czosnku, oraz bazylię. Owoc mango kroimy i wrzucamy do robota kuchennego. Czyli usuwamy nasiona, kroimy i także wrzucamy do robota kuchennego. Kroimy ząbek czosnku, dodajemy do pozostałych składników. Dodajemy także świeże listki bazylii. Dodajemy łyżeczkę brązowego cukru. A także około 50 ml białego wina. Trochę sosu sojowego. Oraz sól i pieprz. Wszystko rozdrabniamy. Przyprawiamy filet rybny solą i pieprzem. Przygotowujemy panierkę. Na pierwszym talerzu przygotowujemy mąkę, na drugim rozkłócone jajko, a na trzecim wiórki kokosowe z bułką tartą. Obtaczamy rybę kolejno w mące, strząsamy nadmiar mąki, następnie w jajku oraz w bułce tartej wymieszanej z wiórkami kokosowymi. Rozgrzewamy niewielką ilość oleju. Smażymy filety rybne na złoty kolor.
sos mango układamy na rybie i od razu podajemy.